o prawach człowieka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, wciąż trwa w nas jeszcze wspomnienie świąt Bożego Narodzenia. Tych świąt, które są cudem miłości Tego, który będąc Bogiem, dla nas stał się człowiekiem. I te święta w jakimś sensie są i będą zawsze zadziwieniem godnością człowieka, poczętego i urodzonego. Dla niewierzących to oczywiście nie są święta wcielonego Boga, ale jak sami powiadają, są to święta rodzinne, pełne ciepła, radości życia, miłości i nadziei. I zauważmy, że to właśnie w takim czasie poświątecznym do Sejmu wrócił projekt ustawy zatytułowany Ratujmy kobiety. Za tą dramatyczną nazwą Ratujmy kobiety kryje się straszliwa rzeczywistość. Ale rzeczywistość straszliwa nie z racji faktów, tylko z racji ideologizacji. Ratować kobiety przed kim? Ano okazuje się, że trzeba je ratować przed ich własnymi dziećmi, poczętymi, a jeszcze nienarodzonymi. W czym te dzieci poczęte i nienarodzone zagrażają kobietom? Trudno to określić i trudno im przypisać tym dzieciom cechy agresora, skoro z reguły są to dzieci pozbawione siły, zdrowia i tak zwanej jakości życia. Najczęściej te dzieci zagrażające życiu kobiety są przecież dziećmi upośledzonymi, niepełnosprawnymi. Dyskusja nad tą ustawą, dyskusja nad tak zwanym prawem kobiet do aborcji, tak zwanym prawem, uzmysławia problem radykalnej rozbieżności we współczesnym świecie dyskusji, które toczą się wokół tak zwanych praw człowieka. W przemówieniu noworocznym, wygłoszonym 8 stycznia do korpusu dyplomatycznego, papież Franciszek mówił: dla Stolicy Apostolskiej mówienie o prawach człowieka oznacza bowiem przede wszystkim zaproponowanie na nowo centralnego miejsca godności osoby ludzkiej, jako chcianej i stworzonej przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Prawa te wywodzą swoje założenie z natury obiektywnie łączącej rodzaj ludzki. Zostały one określone, żeby usunąć mury oddzielające rodzinę ludzką i sprzyjać temu, co nauka społeczna Kościoła nazywa integralnym rozwojem ludzkim. I dalej mówił papież, którego przyznam się, że rzadko cytuję, ale czynię to w tej chwili z wielką przyjemnością i satysfakcją. Mówił dalej papież: należy jednak zauważyć, że na przestrzeni lat, zwłaszcza w następstwie wstrząsów społecznych roku 1968, interpretacja niektórych praw uległa stopniowo modyfikacji, aby objąć różnorodne, w cudzysłowie, nowe prawa, nierzadko sprzeczne między sobą. Myślę, że dociekamy tu ciekawego rozróżnienia między tymi prawami, które sięgają natury, a więc istoty człowieka, a takimi uprawnieniami, które całkowicie ignorują ową naturę. Ciekawe jest także zauważenie, że w naszej cywilizacji ignorowanie tej natury człowieka datuje się bardzo konkretnie od roku 68 XX wieku, to znaczy od tak zwanej rewolucji seksualnej, która wyrażała się w zburzeniu tradycyjnego myślenia, że człowiek to miłość, a zastąpiła to myślenie budowaniem stereotypu człowiek to popęd, człowiek to libido. Może, mówił dalej papież, w związku z tym zrodzić się niebezpieczeństwo, w pewnym sensie paradoksalne, że w imię praw człowieka dochodzi do ustanowienia nowych form kolonializacji ideologicznej, silniejszych i bogatszych, kosztem najbiedniejszych i najsłabszych. I wreszcie jeszcze jeden tekst z przemówienia papieskiego do dyplomatów, a więc do świata polityki całego świata. Z żalem stwierdzamy, że wciąż łamane są prawa podstawowe. Przede wszystkim prawo do życia, wolności i nienaruszalności każdej osoby ludzkiej. Nasze prawa naruszają nie tylko wojny czy przemoc. W naszych czasach pojawiają się formy bardziej subtelne. Myślę przede wszystkim o niewinnych dzieciach, odrzuconych jeszcze zanim się urodzą. Czasem niechcianych, tylko dlatego, że są chore czy zdeformowane, albo z powodu egoizmu dorosłych.
Chyba dawno, proszę Państwa, nie było tak wyraźnego głosu obecnego papieża, będącego echem wielkich słów jego wielkich poprzedników. I dobrze, i Bogu dzięki, że te słowa padły. Dobrze, by zostały zauważone. Także przez tych, dla których nauczanie obecnego magisterium jest tak zwane postępowe i odchodzące od tradycyjnego. Okazuje się jednak, że chyba ten postępowy papież okazał się wierny